Niedawny konkurs na dyrektora Centrum Kultury i Sztuki przyniósł zmianę. Od 1 marca Joannę Grabowską zmieni Tomasz Hildebrandt. W programie Pytania do Prezydenta zapytaliśmy, kiedy odbędą się konkursy na stanowiska dowodzących innymi tczewskimi placówkami zajmującymi się kulturą i sportem. Wybory na dyrektorskie stanowiska zawsze budziły emocje. Zarządzająca Centrum Kultury i Sztuki Joanna Grabowska na ostatniej sesji Rady Miasta podsumowała swoją 3-letnią kadencję. To wystąpienie, jak i komentarze w mediach społecznościowych wywołały dyskusję, czy zmiana była konieczna, czy sprawiedliwa. Prezydent Mirosław Pobłocki w imieniu komisji konkursowej wyjaśnił, że kandydatura i kompetencje nowo wybranego Tomasza Hildebrandta zostały ocenione wyżej. Jeden z widzów programu Pytania do Prezydenta zauważył, że Alicja Gajewska dowodzi Fabryką Sztuk, wcześniej Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły, od kilkunastu lat, dokładnie od 2007 roku i nigdy nie słyszał o konkursie na stanowisko dyrektora tej placówki. Zapytaliśmy prezydenta o formułę wyboru dyrektorów wszystkich miejskich instytucji zajmujących się kulturą i sportem. Aktualne prawo dzieli jednostki na dwie grupy. Na jednostki kultury, czyli Centrum Kultury i Sztuki i Miejska Biblioteka Publiczna, w której są konkursy na czas określony, tam jest od 3 do 7 lat, z tego co pamiętam, ale za każdym razem musi być konkurs. W jednostka kultury, podkreślam, było rzeczywiście w Centrum Kultury, teraz na przełomie kwietnia, maja, będzie w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W jednostkach kultury będą te konkursy, natomiast pozostałe jednostki, czyli Fabryka Sztuk i Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, tutaj zatrudnianie dyrektorów odbywa się na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych. Czyli tak jak każdy urzędnik, jest najpierw okres próbny i po okresie próbnym jest to ta umowa przekształcana na czas nieoznaczony. Ale były konkursy Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji? Tak, były, tylko ja teraz mówię, to co ja mówię, to opiera się na aktualne, obowiązujące przepisy. Związane. Od niedawna, rozumiem. Tak. Tutaj zwłaszcza ustawa o instytucjach kultury wprowadziła pewne zmiany. To jest świeże. Znaczy, porządkujmy, no wydaje mi się, że Fabryka Sztuk też jest instytucją kultury. No nie, z punktu widzenia prawa nie. Tak? I tutaj jest to rozgraniczenie? Prawa nie. Jest to normalna jednostka i tutaj zarówno Andrzej Boszkowski, jak i Alicja Gajewska traktowani są jako normalni pracownicy samorządowi. Nie widzi prezydent tutaj potrzeby zmiany, jeśli chodzi o te placówki, w których konkursów nie trzeba robić. Tutaj nie widzę zmiany, natomiast tam, gdzie ustawa jakby zobowiązuje mnie do takiego konkursu, tak jak powiedziałem, Miejska Biblioteka Publiczna, przełom kwietnia i maja, z tego co pamiętam, bo się kończy też kadencja dla pana dyrektora Kordy, którego zresztą oceniam bardzo dobrze i ma świetne wyniki.